Cześć wszystkim, witamy. Zagroda Zabagnie wita Was. Chciałam na początek podziękować za wszystkie subskrypcje, za fajne, miłe komentarze. To jest bardzo miło czytać, że ktoś docenia Twoją pracę. Ale dzisiaj, słuchajcie, temat będzie zgoła inny, trochę chyba mniej przyjemny. Mamy dzisiaj 16 luty, tak? 16 luty jest 2019 roku. Wyszłyśmy sobie na spacer. Pogoda, jak widzicie, jest świetna. Wyszłyśmy na spacer, żeby sobie pochodzić. Czekajcie, bo nie chcę Wam zarzucić tego słońca. Bardzo lubimy tu przychodzić. Idziemy do takiego wielkiego dębu, który jest tam dalej. Aczkolwiek dzisiaj temat będzie o czymś innym. Zaraz przerzucimy kamerkę i coś Wam pokażę. W dalszej części filmiku wrzucę Wam, jak rok albo dwa lata temu, już nie pamiętam, muszę zobaczyć, kiedy był nagrywany film. Nagrywałam film, jak czyściłam, sprzątałam pole. Nie było to sprzątanie skarb, z gałęzi, z korzeni, czyli niedoprawianie pola pod orkę, pod siew, ale sprzątanie pola z śmieci. Tak jak mówiłam, pole było, to był las, tak? Las był nieużytkowany jakieś 40 lat. Sobie tutaj porosły samosieje, krzywe badyle. Rozglądam się, bo było dużo śladów łosi na polu i się rozglądam. To jest olbrzymi pies, patrz. O, proszę bardzo, dzwoni do nas ktoś, no to sobie zadzwoni później, dobrze. W standardzie. O czym ja mówiłam? A, słuchajcie, no więc na filmiku sobie zobaczycie, bo ja tam mówię o tym. Filmik jest, że tak powiem, nie jest jakiś optymistyczny, bo to co tam było, to po prostu jedno wielkie wysypisko śmieci. Jesteśmy jakieś ile? Od domu jesteśmy jakieś 500 metrów. Jest tutaj, o, widzicie, tam, nie wiem czy zobaczycie, w oddali jest dom, nasze pole. My przeszłyśmy tutaj do dębu, ale wszystko chaotycznie idzie, ale dobra. A przede mną, zaraz się odwrócę, słuchajcie, jest, no, masakra. Uwaga, odwracam się. Patrzcie, gdzie to jest. O, patrzcie. Zaraz przerzucę kamerę. Zobaczcie. I takie hopki, klocki ludzie robią w lesie. Przerzucam. O, zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Las, drzewa, cisza, spokój. I śmieci. I śmieci. I tak się, wiecie co, zastanawiam. Gdzie fotel? Tam. O, fotel. Tak się zastanawiam, słuchajcie, co kieruje ludźmi, którzy takie rzeczy robią. Nie jestem w stanie tego pojąć. Nie wiem dlaczego. Za śmieci płacę za siebie, za męża, za dziecko. Płacimy miesiąc w miesiąc. Czy te śmieci produkujemy, czy nie produkujemy, czy jest ich dużo, czy jest ich mało. Za wszystkie śmieci się płaci. W związku z powyższym nie kumam. O, tam jakieś worki. Kompletnie nie kumam, po co wywozić je do lasu. Kiedyś też się za śmieci płaciło. O. Tutaj w ogóle jest, pokopali te doły, tu przyjeżdżają sobie chłopaki, nie wiem jak to się nazywa na tych takich motorach, jakichś ścigaczach, czy nie wiem, nie wiem co, oni tu sobie jeżdżą. No i zobaczcie, no i po co to tu przywozić? Przecież musisz zmarnować paliwo, załadować te worki na samochód. Nie wiem, no nie wiem, kompletnie nie wiem. Słuchajcie, to jest nic, bo u nas tego było ho, 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 jeszcze więcej.
Chyba, że tu też, tak jak u nas, są już pozakopywane w ziemi. Bo ja wybrałam to, co było z wierzchu, a przy każdym oraniu wszystko wyłazi od nowa. Będziemy wracały ze spaceru, to też Wam pokażę, co jeszcze zostało, choć już zbieram to chyba, mówię, 2 lata. O, proszę, bucik, ładny klapuszek. O, zobaczcie, styropian. No i wytłumaczcie mi, po co. O, nie wiem, naprawdę, no próbuję to zrozumieć, bo jeszcze mówię, jakbyśmy płacili za to, nie wiem, dodatkowo, przecież zabierają i segregowane, i niesegregowane, i mieszane, i gabaryty, no wszystko zabierają dzisiaj, to trzeba się namęczyć jak głupi jakiś, popakować worki, jebnąć do lasu i tyle, no. O. No przypuszczam, że tu to jest mało, to jest nic. To jest pół godziny, godzina roboty. To sobie wyobraźcie, ile tego było, jak ja u nas na polu, jak ja to sprzątam 2 lata. No, także kochani, zanim takie rzeczy będziecie robić, co po niektórzy, to pomyślcie sobie, że to tylko szkoda waszych rąk i czasu, i pracy, i paliwa, żeby to wywieźć. Lepiej to spakować w te worki, wystawić przed bramę, bo i tak już za to zapłaciłeś. Miesiąc w miesiąc za to zapłaciłaś. My idziemy dalej na spacer. A wam, ci co będą oglądać i ci co nie będą, życzę wszystkim, żeby no jednak to myślenie się trochę zmieniło, że tak naprawdę wszyscy pracujemy na swoją przyszłość. Ja nie jestem jakąś zwolenniczką eko, sereko i tak dalej, aczkolwiek no trochę trzeba myśleć do przodu, no i takich rzeczy po prostu nie robić. Później jeszcze wrócę do Was, jak będziemy wracały, pokażemy, jak nasza oziminka wygląda. I jeszcze trochę sobie pogadam. Jest 11 września 2018 roku, wtorek. Przyjechaliśmy uprawiać, doprawić pole pod siew oziminy. Mąż jeździ i sprężynuje. Nie wiem, czy będzie widać. Równa, bo niestety po lesie 30-letnim po orce jest dramat. Na szczęście udało nam się jakoś zaorać. Teraz chciałam Wam coś pokazać. Tu kiedyś, gdzie te piachy, były doły. Doły były dlatego, że była totalna samowolka, ludzie sobie po prostu przyjeżdżali na działkę i brali piach do różnych celów, do budowy, do jakichś rzeczy, gdzie potrzebowali piacha, że było, że tak powiem, pusto w lesie, no to można było sobie brać piachu, ile było, ile się chciało, więc zrobiły się doły. Jak się zrobiły doły, to w międzyczasie zaczęli przywozić tu śmieci. Dziesiątki kilogramów, ton, bym powiedziała, śmieci przeróżnych. Ścinki jakieś krawieckie, opony, klozet był, deski, meble, cała masa butelek, betonu, wszystko to, co nie było potrzebne, nie dało się w jakiś sposób chyba przetworzyć, choć pewnie by się i dało, i przywozili do nas na działkę i wrzucali w te doły. Tego była cała masa, co mogliśmy, to wybraliśmy. Potem zostało zaorane, natomiast okazało się, że no niezbyt dobrze to wybraliśmy, bo w tej chwili po orce, głębokiej orce, wychodzą różne chopki, klocki. Jest cała masa śmieci, betonów, szkieł. Niestety część rzeczy po prostu została rozjeżdżona przez ciągnik i jest pokruszona. Sprzątam to, słuchajcie, drugi rok. Jeszcze gdzie
jak są śmieci, które się da normalnie zebrać, że tak powiem, w worek i po prostu przenieść, tak, wybrać bezpiecznie, to jest pół biedy. Najgorzej jest, kiedy są butelki. Powiem tak, generalnie trochę przeklinam, ale nie będę używała tu niecenzuralnych słów, aczkolwiek jak wybieram szkła z pola, roztłuczone butelki i nie tylko roztłuczone, bo w całości później Wam rzucę fotę, jak to wygląda. Powiem tak, teraz to jest 1/100 tego, co tu było. Ja już to wszystko wyzbierałam, tak jak mówię, zbieram po drugi rok. Niestety za każdym razem to wychodzi i przypuszczam, że będzie wychodzić jeszcze przez kilka następnych lat. To jest, tak jak mówię, nie 1/100, chyba 1/1000 tego, co ja już tu wybrałam. Po prostu brakuje mi już czasem siły do tego i płakać mi się chwilami chce. Jak można być takim totalnym, ja nie chcę brzydko mówić, ale to jest po prostu masakra. No. Gdzie ludzie, gdzie durniu masz mózg, co to tu wyrzucałeś? Odpady są zabierane spod domów. Płacimy za to co miesiąc. Po jakiego szwanca wywozić to komuś na pole? Ludzie, przecież to jest po prostu, ja nie wiem, chyba się z kimś na rozumy ktoś pomieniał. Bo po prostu nie widzę jakiejkolwiek logiki tutaj, no. Jeszcze mówię, no, jakby trzeba było płacić za te odpady. Boże, przecież dodatkowo, przecież co miesiąc płacisz, baranie jeden, bo musisz. Więc po kiego szwanca to wywoziłaś tutaj? Niestety, jak pozbieram te wszystkie szkła, to nie jest tak łatwo po tym polu zaoranym. Proszę, różne fajne części. Nie jest tak łatwo to po tym polu zaoranym nieść, bo to jest po prostu kuźwa ciężkie, no. Czekajcie, włożę sobie rękawiczki. Trzeba być mega ostrożnym, żeby się po prostu nie skaleczyć. Nie jestem w stanie nosić tego. Muszę to zanieść tam. Więc sobie wzięłam taczkę, żeby mi było łatwiej. A lekkie nawet te śmieci nie są. Najgorsze jest to szkło. Szkło, opony, kibel. Za przeproszeniem, już tak kolokwialnie powiem. Opony od ciągników. Cała masa metalowych jakichś części. Nie jestem w stanie nawet sobie teraz już przypomnieć, co tu było na początku. Jak znajdę gdzieś zdjęcia, to Wam wrzucę. Doły były pokopane, no tak, jakbym weszła, to po szyję, a ja mam 1,70 m z kawałkiem, więc płytko nie było. Mówię, co mogliśmy, to wybraliśmy, ale gdzieś widocznie były już poprzykrywane, bo to się wszystko teraz, kurde, może to po prostu jak orze, to wszystko wyłazi. Widocznie były gdzieś, mówię, pozakopywane, gdzie nie widziałam. Nie wiem, jak długo jeszcze to będzie wyłaziło. Ja już nawet nie zbieram tych małych szkiełek. Po prostu bym stąd nie wyszła chyba przez miesiąc. I jest to po prostu niemożliwe do zrobienia, no. Widzicie, jak się ekstra idzie z czymś takim? Ciężkie jak nie powiem co. Także tej osobie, osobom, co to robiły, to po prostu życzę, żeby ich karma kiedyś dotknęła. Już nie będę się brzydko wyrażała, bo po co? Powinnam wziąć, kuźwa, łopatę i po prostu tam to przegrzebywać. O! O!
kosa, to będę miała świetne mięśnie, ale powiedzmy, że wolałabym je mieć od czego innego. Zobaczcie. Dajcie, muszę się tu dostać. Ostrożnie. Cała masa szkła. O, proszę bardzo. Przeróżnego. Tam są butelki całe. Już nie będę teraz tego... O, a talerze były. Nie, no po prostu wszystko. Talerze całe nawet, nie wiem. Komuś się nie podobały, to se pieprzną na pole. Jesteśmy. Wróciłyśmy ze spaceru. Trochę pochodziłyśmy. 8 stopni pokazuje termometr. Miało być 10. Miało być 10, ale i tak jest nieźle. Zobaczcie. To są nasze piaski. Szósta. Tutaj jest głównie szósta klasa ziemi. Niestety ten piach. Masakra. Widać, jak to zboże kiepsko tu powschodziło. Aczkolwiek wydaje nam się, że jak na pierwszy raz, to i tak nie ma tragedii. Trochę martwi nas ta pogoda. Z jednej strony jest super pięknie wiosennie, aczkolwiek no, wiemy, że dla zboża 16 lutego taka pogoda jest no, niewskazana. Ale co zrobić? Nie o tym chciałam. Chciałam Wam pokazać jeszcze resztki tych śmieci, które tu leżą różne. O, zobaczcie, wszędzie coś jest, widać jakieś folie, nie folie, jakieś szmaty, tu było bardzo dużo ścinków krawieckich, bardzo dużo gruzów, no pełno jeszcze tego jest, no, jeszcze tu wejdę tak... Mogłoby trochę przymrozić, to bym tu weszła i to jeszcze zbierała. Trochę już nie chcę tego zboża deptać. No, o, proszę, zobaczcie, jakie piękne ślady. W ogóle mamy takie piękne ślady łosi przez całe pole. Przecież to jest większe one... mojej ręki. Pokaż, przyłóż. Mhm. Nie, to i tak jest mały. One sobie wychodzą stamtąd. Taki przestrzał mają tam i sobie spacerują przez całe pole. O, zobaczcie, no wszędzie niby takie duperele, tak? O, no ale te duperele mnie nie mierdzi mnie to, że to tu jest. Jak widzicie, ozimina na piachach. No, placki i jeszcze raz placki. Tu coś się dzieje, ale nie bardzo. Chyba nasze te widać ślady. Cienie znaczy się. Tak to wygląda. Tu jeszcze pod słupem. A właśnie, może przy okazji powiem Wam, że te słupy wysokiego napięcia, tu jest jeden, tam jest w oddali drugi, może go złapię z powiększenia, jest drugi, czy dobra, niech będzie tamten pierwszy, ten drugi, dobra, uwaga, bo słońce, i tam jest, na tym właśnie przestrzale, jest trzeci, będą likwidowane. Mamy już podpisaną umowę z PGE. Będą to likwidować te naziemne i będą puszczać ziemią. W sumie to bardzo dobrze, no, będzie się łatwiej tu orało. O, zobaczcie, tu już nie miałam siły podnosić takich syfów. Jakieś tam badole to się zbierze. No ale jakieś opustaki i takie inne. I to wszystko jeszcze tu leży na tym polu. Muszę to jeszcze wyzbierać, ale dobrze by było, żeby mrozek złapał, ale nie jakiś duży, no bo nie ma śniegu i będzie kicha, no, a to jest nasz pierwszy siew. Cieszę się ogromnie, jakby nam się udało coś zebrać, żeby coś porosło, by nam się udało pozbierać, żeby żniwa, tak, żeby jakiś plon jednak z tego był.
Na samą myśl jestem mega, mega podekscytowana. Patrzcie! O, widzę. Gęsi? Długie mają te głowy. To chyba, chyba dzikie gęsi. No, słuchajcie, idzie wiosna, no nie ma siły. Pączki są na krzewach, na drzewach wszelkich. Jeszcze nie bociany. Bociany jeszcze nie. Ciekawe, jakie będzie lato w tym roku. Tu na tych piachach się boję myśleć, co tu w ogóle, czy coś tu będzie. Miejmy nadzieję, że coś tu urośnie. No, chcemy, poczekamy może. Ojejku, zobaczcie, ile jest tych śladów. No, po prostu łażą tutaj sobie. Te nowe, no. Nowe, tak, to świeżutkie są. Świeżutkie ślady. O, i tak sobie tam drepczą właśnie do tego przesmyku. Także mam nadzieję, że uda nam się jednak coś z tego pola wyciągnąć. Nie mamy niestety swojego obornika. Ale głębokie, no patrz jak zryły. Będą zwierzęta, to będziemy na te piachy to tu walić, walić, jeszcze raz walić, żeby może tą ziemię tu poprawić, bo to tylko ten kawałek taki tak naprawdę jest. Tam widać jest bardziej zielono. Nie chcę na to słońce kierować. Tam jest bardziej tu pod lasem, wiadomo. Ale tutaj ta część to jest po prostu pustynia. A tam z kolei po drugiej stronie jest już troszkę lepiej. Tam jest bardziej, tam jest piąta klasa, więc ta ziemia jest inna. I tam rzeczywiście to ładniej wszystko porosło. No, by nam wszystkim ten plon było. Tu już jest gęściej, ładniej. No, ale do ideału to temu daleko. Aczkolwiek i tak się cieszymy, że nam się udało ten... O, jeszcze jakiś bucik. O, weź go, Natalka, od razu, wiesz? Grube podeszwy. No, męski. Dobra, słuchajcie, kończymy. Nie będziemy tu bajerzyć, bo nie ma co. My się dopiero uczymy. Jak jakieś plotę bzdury, to mnie poprawiajcie, piszcie. Jak przekręcam jakieś słowa albo źle coś gadam. Trzymajcie się wszyscy. Niech pogoda nam sprzyja. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, pa!